Witam serdecznie, Bogusz Kasowski. Zaczynamy słowcowe info 27 maja i zaczynamy od rynku ropy naftowej, ponieważ International Energy Agency prognozuje, że już na początku trzeciego kwartału, czyli już w czerwcu, może dojść do sytuacji, w której popyt na ropę naftową przewyższy podaż. Wynika to oczywiście z uwalniania gospodarki, z rozmrażania gospodarki na całym świecie, zwłaszcza tych wiodących gospodarek pod względem zużycia ropy, czyli tutaj na pewno wspominamy o Chinach, na pewno wspominamy o Europie Zachodniej, na pewno wspominamy o Stanach Zjednoczonych, które zwiększają swoje zużycie, co zresztą widać po wynikach z używania benzyny, tak, ilości sprzedawanej benzyny, z użycia benzyny w dużych miastach w tej chwili. Obecne nadwyżki szacowane na 19 milionów baryłek ropy mogą stać się, jeżeli oczywiście OPEC Plus utrzyma swoje cięcie na wymaganym poziomie i one będą faktycznie realizowane, to może się okazać, że już w czerwcu zacznie brakować ropy i będą wszystkie kraje zmuszone tak naprawdę do sięgania po swoje, oczywiście mocno powiększone w ostatnim czasie, zapasy. Tak? Prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej mówią o spadku zapasów nawet o ponad 4 miliony baryłek dziennie już w czerwcu czy w lipcu, więc jest to całkiem dobra wiadomość, co łączy się oczywiście z faktem, że na amerykańskim rynku kontraktów terminowych fundusze hedgingowe i inne fundusze zarządzające pieniędzmi zwiększyli swoją ekspozycję na ropę o kolejne 30 milionów baryłek w ubiegłym tygodniu. Mają w sumie ekspozycję na 292 miliony baryłek ropy rozbite na 6 kontraktów terminowych, czego pozycje są to na ropie typu WTI, bo na ropie typu Brent te pozycje są ponad 50% niższe, więc jest tutaj potężna wiara i potężne analizy, że jednak ta ropa będzie dużo, dużo droższa. Oczywiście możemy tutaj się doszukiwać kontango pomiędzy poszczególnymi kontraktami, ale jednocześnie pokazuje to, jakie tutaj są nadzieje. Raiffeisen Bank International szacuje, że równowagę rynkową na rynku ropy osiągniemy dopiero na koniec sierpnia albo na początku września, więc w zależności od tego, kto daną analizę zrobił, takie mamy różne wyniki. Jednak te wysokie cięcia OPEC plus przywracanie gospodarki do ruchu ma szansę jednak zrewidować sytuację na rynku i wprowadzić jakąś równowagę właśnie w najbliższych miesiącach już, co jest dość ciekawe, biorąc pod uwagę, że jak widzimy na wykresie, te ceny ropy się nam zatrzymały w tym tutaj niskim przedziale, tak, gdzie te ceny są po prostu, wahają się w bardzo niskich przedziałach i ono oczywiście jest tutaj pewna różnica pomiędzy otwarciem a zamknięciem, tak, w okolicach 1%, ale jednocześnie widzimy, że w ostatnich dniach jednak ta cena oscylowała przy bardzo niewielkiej zmienności, a dokładniej ten ruch w ciągu dnia nie był zbyt duży, tak? To jest kolejny kontakt, to już będzie kontakt lipcowy, albo nawet i sierpniowy, tak? Ponieważ czerwcowy już wygasł, więc mamy tutaj kontakt późniejszy. Widzimy, że ten obrót dzisiaj w ogóle jest jeszcze minimalny, więc tutaj prawdopodobnie czekamy na Stany Zjednoczone. Widzimy, że słuchajcie, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo patrzymy w tej chwili na wykres ropy typu Brent i na tym wykresie ropy typu Brent możemy zaobserwować bardzo ciekawą rzecz i ja jeszcze tu postaram się powiększyć, żeby to było jeszcze widoczniejsze. Zobaczcie tutaj teraz jak zaznaczyłem kropeczki, myślę, że będzie jeszcze ładnie widoczne. 25 maj. Święto w Wielkiej Brytanii, święto w Stanach Zjednoczonych. Zobaczcie, jak minimalny był obrót. Ja w poniedziałek pozostawałem w ogóle poza rynkiem, stwierdzając, że po prostu przy wolnej Ameryce, przy wolnym w Wielkiej Brytanii nie ma co szukać niczego na rynku. I tu macie świetny przykład wolumenu w poniedziałek, kiedy właśnie rynki anglosaskie miały wolne. Jak to wyglądało, tak? Widać, że ten wolumen już teraz jest dwukrotnie wyższy, tak, bo tu mieliśmy 32 tysiące, teraz mamy 46, tak, a jeszcze dzień się nie skończył. Wczoraj, kiedy Amerykanie weszli do gry, no zrobili wolumen na poziomie, to jest jedna seria kontraktów, tak, na poziomie 195 tysięcy, tak, czyli ponad sześciokrotnie większy niż dzień wcześniej, kiedy Ameryki i Wielkiej Brytanii nie było, tak, więc to pokazuje, jak istotne są te dni, kiedy rynki
w tych kluczowych krajach, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, nie pracują, tak? To pokazuje właśnie, jak to wygląda, tak? Widać, że tutaj te zmiany ceny były nawet większe niż kolejnego dnia, jednocześnie no, nie było tutaj siły, tak, ani zdecydowania. Więc widać, że niewiele tutaj trzeba było, tak, 32 tysiące baryłek tam zmieniłoby w poniedziałek, więc naprawdę jest to minimalna ilość. W Rosji też doszło do spotkania ministra Aleksandra Nowaka z głównymi koncernami naftowymi w sprawie dyskusji na temat przedłużania cięć OPEC+, które są oczywiście zaplanowane do końca czerwca i w czerwcu ma być decyzja, czy będą przedłużane i w jakiej formie, w jakiej ilości. Żadne wiążące decyzje nie zapadły, natomiast Rosja jest w stanie utrzymać obecny poziom cięć do września, więc tutaj prawdopodobnie w tej formie naciski będą się działy. Jeżeli chodzi o rynek gazu, pozostając przy surowcach energetycznych, widzimy, że jesteśmy w tym przedziale poniżej dwójki, tak, i będziemy w tej chwili prawdopodobnie starać się wywalczyć o tą dwójkę, tak. Zrobił się nam tutaj podwójny dołek na 1,83 i zobaczymy, czy na dwójce nam się zrobi teraz podwójny szczyt. Natomiast przepływy gazu ziemnego do amerykańskich instalacji eksportowych spadły z rekordowych 9,5 miliarda stóp sześciennych pod koniec marca do 6-miesięcznego minimum w tym tygodniu wynoszącego 5,6 miliarda, tak? No to nie trzeba być tutaj geniuszem, żeby zauważyć, że to jest 40% spadek i to tak naprawdę w okresie 2 miesięcy. Pod względem liczby statków załadowanych amerykańskim gazem skroplonym, gazem ziemnym, tak, mieliśmy styczeń rekordowy, który miał 74 jednostki z amerykańskim gazem. W kwietniu ta liczba wynosiła 62, a maj szacuje się na 50, z czego kolejne ładunki prawdopodobnie będą również anulowane na czerwiec i lipiec z dostawami do Azji, a ze względu na zapełnianie magazynów gazowych w Europie, o czym wspominałem, tak, o tych niskich cenach w Europie poniżej 1 dolara za MMBTU, to tutaj amerykańskie dostawy LNG do Europy również mają szansę spaść. Więc nie są to dobre perspektywy, więc raczej tutaj możliwe, że technicznie sobie dociągniemy do tych 2 dolarów za MMBTU w Stanach i następnie znowu spadniemy tak o te 15 centów, tak, robiąc trzeci dołek, a być może go przebijając. No tutaj widać, tu oczywiście nie ma obrotu gazem na kontraktach w poniedziałek, tak, jest 26, jest 22, tak, piątek, jest wtorek, więc widzimy, że obrót jest no lekko podwyższony. Wczoraj był oczywiście powolnym, tak, trzeba było to zrobić, żeby tutaj podnieść nieco, natomiast jeszcze nie ma tutaj jakiegoś zwiększonego wolumenu, który by sugerował, że jakiś duży gracz na ten rynek gazu nam wchodzi. Tak więc z energetycznych to tyle. Jeżeli chodzi o ryneczek kawy, tak, widzimy, że tutaj no, cały czas się zakisiliśmy w tym bardzo wąskim przedziale 106-108 centów, tak, bardzo trudny do rozgrywania. Tak naprawdę czekamy na jakieś informacje, tak, czy rozmrażamy gospodarkę, czy nie. Dane z Brazylii są bardzo, bardzo złe, bo Brazylia jest w tej chwili już drugim krajem pod względem liczby chorych na koronawirusa, jest dość wysoko w przeliczeniu na milion, więc myślę, że tutaj sytuacja się może pogarszać, tak, co oczywiście będzie wpływać na podaż, co jest pozytywne dla cen. I jednocześnie ta gospodarka światowa jeszcze nie jest rozmrożona na tyle, żeby popyt miała też, popyt miał szansę na odbicie. Natomiast JDE Peet's, czyli drugi na świecie producent kawy paczkowanej, właściciel między innymi takich marek jak Peet's Coffee, Duff, Egbert i Jacobs, zaplanował swoje IPO i 3 czerwca na amsterdamskiej giełdzie rozpocznie się obrót akcjami spółki, gdzie wycena spółki jest pomiędzy 16,3 a 17,5 miliarda dolarów. Przeliczam to wszystko, jak pewnie zauważyliście, staram się przeliczać wszystko na dolary, żebyśmy cały czas operowali jedną walutą, żebyśmy nie skakali z walut, tak? Jeżeli gdzieś mam jakieś w tym, to chyba tylko wyjątkowo funta, ewentualnie na kakao mogę nie przeliczać, natomiast tak to staram się wszystkie waluty podawać w dolarach, tudzież oczywiście w centach amerykańskich, żebyśmy cały czas operowali w programie jedną walutą, wtedy jest znacznie łatwiej ogarnąć te pewne rzeczy, pomimo oczywiście zmienności kursów, tak? Natomiast JD planuje zebrać podczas IPO prawie 2,5 miliarda dolarów, ustalając pojedynczą akcję w przedziale 30-32 euro, tak? To jest akurat w euro, bo będziemy mieli tą wycenę, ten start w euro.
Wśród zainteresowanych jest między innymi fundusz George'a Sorosa. Free Float ma objąć 17% spółki i tak jak wspomniałem, obrót rozpocznie się 3 czerwca, więc może być dość ciekawie pod tym względem, jeżeli chodzi o to. 3 czerwca, nawet nie wiem jak to wygląda w kalendarzu, ale myślę, że będziemy mogli też pewnie spojrzeć już sobie wtedy, jak wyszło to IPO. Może być dość ciekawym produktem na dłuższą perspektywę, tak? Spółka raczej będzie zyskiwać, jeżeli kawa będzie zyskiwać, a raczej nie ma w długim terminie fundamenty powinny być takie, że jednak ta kawa powinna nam podskoczyć powyżej 120 centów, choć nie w tym roku, tak? Tak jak mówię, ja na co najmniej kilka miesięcy prognozuję, że będziemy się trzymać przede wszystkim w tym przedziale, który mamy tutaj wyznaczony, tak? I jest to przedział, który został, zobaczcie, że tutaj tak naprawdę przez cały 19 rok wlataliśmy w tym przedziale, tak? Mieliśmy oczywiście swoje wybicie, mieliśmy tutaj kwiecień, maj, które były wyjściem dołem, mieliśmy tutaj symboliczne wyjście w lipcu, mieliśmy też przełom sierpnia, września, gdzie też walczyliśmy z dolnym ograniczeniem tego przedziału, tak? Ale widzimy, że ten przedział, on jest tak naprawdę, towarzyszy nam de facto już od lipca 18 roku, więc jest dość stały. Natomiast w przypadku wyjścia powyżej 120 JD też powinno nam mocno zyskiwać. Z kolei mogą się pojawić problemy z kawą z Ugandy. Kawa z Ugandy, jak wiemy, tam jest przede wszystkim dominująca robusta. Prognozowane zbiory na sezon 2020-2021 to 4 miliony worków robusty, 800 tysięcy worków arabiki, ale jest problem z ulewami, które ten kraj nawiedzają tak naprawdę od sierpnia ubiegłego roku. Teraz jest okres suszenia ziaren i powinna być słoneczna pogoda, jednak deszcze nie ustają, co może się odbić negatywnie na jakości ziaren kawy z tego kraju, który jest największym afrykańskim eksporterem kawy. W bieżącym sezonie eksport ma przekroczyć 5 milionów worków, co jest 16% wzrostem rok do roku. Więc tutaj zobaczymy, jak to się będzie toczyło dalej z tą kawą. To jest oczywiście też negatywna informacja dla cen, aczkolwiek robuste ma mniejsze odzwierciedlenie przecież w wycenie ogólnej tego mieszanego kontraktu na kawę, ponieważ robusta to jest 30%, a arabika 70%. Jeżeli chodzi o cukier, to dotychczasowa majowa produkcja cukru to jest 2,5 miliona ton w maju w Brazylii, więc to jest 55% przyrost rok do roku, gdzie eksport cukru też podskoczył o 50%, więc mamy dużo negatywnych informacji, dużą ilość cukru. Choć niskie ceny etanolu są dość, zaczynają odrabiać, bo w kwietniu mieliśmy w Brazylii spadek cen etanolu o 50% rok do roku. W maju ta różnica w cenach to już jest tylko 24%, więc tutaj jest szansa na jakieś odbicie pod tym względem. Jeżeli tak by nastąpiło, to powinno to odbić to przejście z powrotem na etanol przez producentów. W Brazylii zwłaszcza powinniśmy tu zaobserwować wtedy spokojnie wyjście tak w górę. Natomiast widać, że w tej chwili 10,64 staje się takim mocniejszym wsparciem dla tego rynku, tak, od którego szukamy ewentualnej pozycji, tak, stop loss wtedy możemy sobie ustawić na 10,27, czyli około 40 centów, a take profit około 11,60, tak, czyli mamy w tym momencie 2:1 zysk do ryzyka i to jest taka bardzo krótkoterminowa prognoza, jeżeli by się udało te ceny zepchnąć jeszcze odrobinkę niżej i liczyć właśnie na odbicie, że rynek światowy ruszy, a wtedy ruszy oczywiście również produkcja etanolu. Z kolei na rynku pszenicy, myślę, że tutaj też FIBO możemy sobie naciągnąć od tych szczytów w styczniu do dołku w marcu, tak, widzimy, że mamy bardzo silne wsparcie na tych 517, natomiast spadają prognozy dotyczące zbioru pszenicy ozimej na Ukrainie. Pszenica ozima to jest 95% zbioru pszenicy ukraińskiej, więc jest to bardzo istotny aspekt dla tego rynku. Pierwotne prognozy mówiły o 26 milionach ton, zostały obecnie z powodu suszy zredukowane do 23,3 miliona ton. To jest redukcja o 10%. Co to oznacza? Jeżeli byśmy mieli faktycznie mieć sytuację z przedłużającym się lockdownem, to będzie oznaczało przede wszystkim wzrost cen pszenicy. Wspominałem już o tym trochę wcześniej, w którymś programie, zdaje się w ubiegłym tygodniu, gdzie te ceny pszenicy, soi, kukurydzy, tych surowców, które są kupowane, jęczmienia, sojgo i tak dalej, tych surowców, które są kupowane przez państwa, żeby zwiększać zapasy na czas kryzysu, one będą spadać, jeżeli kryzys się skończy. No bo będziemy mieli duże zapasy, których trzeba się też będzie w jakiś sposób pozbyć.
tak? Więc one będą wyrzucane na rynek. Tak, to zwiększanie zapasów to były właśnie te wzrosty cen tutaj w marcu, tak, w kwietniu już to się zaczęło stabilizować. Gdzieś tutaj zaczęliśmy księgować ten powrót rozmrażania gospodarki i tak dalej. Jednak jeśli byśmy mieli mieć do czynienia z drugim rzutem koronawirusa, z przedłużającym się lockdownem dużych krajów, tak, takich jak Stany, jak Brazylia, jak Indie, jak tutaj Bliski Wschód, Bliski Wschód, bardzo w tej chwili Ameryka Południowa nadal są w mocnym trendzie wzrostowym, tak? Codzienne statystyki dotyczące koronawirusa, które publikuję na swoim Facebooku, Twitterze, czy na stronie Dziennik Tradera też są codziennie, w poniedziałki, środy, piątki, soboty, niedziele jako oddzielne wpisy, we wtorki, czwartki jako część wpisu Today in USA, tam jest aktualizacja koronawirusa na samym dole, możecie tam sobie zerknąć i tam między innymi też monitoruje te zmiany względem w przeliczeniu na milion mieszkańców. I kraje Ameryki Południowej i arabskie, tak, tutaj Bliskiego Wschodu, bardzo mocno pną się w górę, jeżeli chodzi o te wartości, zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i tutaj, jeżeli chodzi o liczby w przeliczeniu na milion mieszkańców. Więc w tym momencie te dwa regiony są takimi bardzo mocno zapalnymi regionami. Jednocześnie oczywiście Ameryka Południowa jest potężnym producentem zbóż, natomiast kraje arabskie są potężnym importerem. Więc mamy szansę tutaj, jeżeli to się utrzyma tylko w tych regionach. Reszta świata ruszy normalnie, a te regiony dalej będą miały problemy. Będziemy mieli ograniczenia związane z podróżami w tamte regiony i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To może się okazać, że będziemy mieli mniejszą podaż, bo więcej Argentyna, Brazylia sobie zatrzymają na swoje zapasy zbóż i zwiększony popyt ze strony krajów arabskich. Wtedy oczywiście mamy miks, który powinien nam wywindować te ceny w górę. Jeżeli ta sytuacja pandemiczna się skończy również w tych krajach, to wtedy niestety surowce będą spadać z tego względu, że nawet taka mniejsza o 10% produkcja na Ukrainie będzie niewystarczającym czynnikiem, by zrównoważyć te olbrzymie zapasy tak naprawdę, które zostały zgromadzone przez wszystkie kraje. I oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że tutaj ludzie będą jeść mniej, bo jeść trzeba, natomiast będą jeść mniej, bo po prostu część ludzi straciła pracę, część ludzi straciła dochody. W tym momencie oczywiście to się też przełoży na to, że będą też oszczędzać na czymś, a na jedzeniu też jak najbardziej da się w jakiś sposób oszczędzać, więc tutaj myślę, że jest pewna perspektywa na to, żeby ten ryneczek w taki sposób właśnie postrzegać. Jeżeli chodzi o rynek metali przemysłowych, mamy tutaj oczywiście miedź. Myślę, że też trzeba by tutaj narzucić na ten wykresik FIBO, żebyśmy tutaj mieli też jakieś poziomy techniczne do jako punkt odniesienia, tak? Tym bardziej, że widać, że one się w jakiś sposób oczywiście sprawdzają, tak? Zatrzymują te ceny w tych okolicach, tych poziomów, tak? Natomiast Chiny planują stymulację gospodarki postkoronawirusowej poprzez duże inwestycje infrastrukturalne, które przede wszystkim oczywiście są tym benchmarkiem dla cen miedzi, tak? Duże inwestycje infrastrukturalne oznaczają duże zapotrzebowanie na miedź. Więc to jest pozytywna informacja. Tak więc tutaj myślę, że mamy pewne szanse na odbicie, aczkolwiek jak widzimy, ceny mają problem z tym przebiciem tych 357, tak? 5357 dolarów za tonę. Tak więc możliwe, że będziemy schodzić jeszcze niżej, tak? Bo na chwilę obecną jednak tego odbicia poza Chinami nie ma. Tak więc tutaj ten problem może jeszcze przez jakiś moment narastać i może się nam negatywnie tutaj oczywiście odbijać na cenach, tak? Ten problem, tu również jesteśmy, zresztą na wszystkim tak naprawdę jesteśmy mocno związani z koronawirusem, bo chciałbym teraz też wspomnieć o innym metalu, o licie i pokażemy wykres litu. To jest wykres litu tygodniowy, liniowy. Dlaczego liniowy? Bo świeczkowy wygląda tak. Więc jest on praktycznie no bardzo nieczytelny. Dlatego stwierdziłem, że liniowy będzie tutaj dużo lepszy, ponieważ już i tak obrazuje, jak wygląda sytuacja. To jest cena litu w Szanghaju, tak? Szanghaj oczywiście jako giełda metalowa też jest bardzo istotnym elementem rynku, tak? Lit jest wykorzystywany oczywiście w
samochodach elektrycznych jako element baterii pojazdów elektrycznych i to jest jego główne zastosowanie, choć oczywiście we wszystkich bateriach się, znaczy w bardzo wielu bateriach lit się znajduje. Natomiast warto ocenić, że pandemia koronawirusa wywoła 5% spadek popytu na lit w tym roku, gdzie przed wybuchem prognozowano zwiększenie popytu o 15%, więc mamy tak naprawdę 20% mniejsze zapotrzebowanie na lit w tym momencie prognozowane, więc całkiem sporo, co też oczywiście jest negatywne dla tych cen. To jest bardzo trudny do rozgrywania metal, natomiast warto o tym wiedzieć, bo sporo się dzieje, tak, i on te ceny też oczywiście będą miały swój wpływ na ceny również, wyceny spółek powiązanych, tak, czy spółek kopalnych. Negatywny wpływ, czy spółek na przykład motoryzacyjnych, niskie ceny litu będą miały wpływ pozytywny, tak? Widzimy, że te ceny nam spadają od szczytu wynoszącego 146 tysięcy dolarów za tonę. W 2018 roku cały czas są w trendzie spadkowym, tak? I ten trend nam się tak naprawdę nie zatrzymuje, nawet nie zaliczył większej korekty, tak? Myślę, że to widać bardzo wyraźnie, tak? Że żadna korekta tutaj nie została zaliczona, co najwyżej jakieś spowolnienie. Po prostu, zobaczcie, że brak jakiegokolwiek podejścia do czegokolwiek. Więc mamy tutaj cały czas postępujący ten spadek cen. Najniższe ceny litu, jakie widzimy tutaj, to jest w okolicach, to chyba będzie ten dołek, 62 tysięcy za tonę, więc myślę, że jest szansa, żebyśmy wrócili do takich cen. Natomiast New Century Resources negocjuje z WRSA zakup kopalni niklu i kobaltu w Nowej Kaledonii na Pacyfiku, które by sprawiło, że New Century stałoby się głównym dostawcą niklu i kobaltu pozyskiwanego poza Republiką Demokratyczną Konga, która jest największym tak producentem tych surowców. Tak więc jeżeli chodzi o takie metale właśnie bardzo specjalistyczne, też nikiel i kobalt są wykorzystywane w produkcji pojazdów elektrycznych, to też tutaj jakieś zmiany na rynku nachodzą. I ryneczek złota. Jeszcze pewnie troszkę czasu nam zostało. Jak widzimy, jest w korekcie, tak, schodzimy do wyznaczonych poziomów 1700 dolarów za uncję. Przesunę tą linię, żeby była jak najbliżej 1700 i typowo. Tak, schodzimy w tę stronę. Natomiast Harmonic Gold poinformowało o dwóch przypadkach zachorowań swojej kopalni CalGold w EPA, która odpowiada za 3% produkcji firmy, czyli jakieś 43 200 uncji trojańskich złota rocznie. Tak, więc tutaj też mamy jakieś sytuacje, tak, potężna, problematyczna sytuacja też jest w Brazylii, gdzie chorują wszyscy tutaj w przemyśle wydobywczym. Potężny problem jest na platformach i w polach naftowych Brazylii. Problem jest w kopalniach najróżniejszych, tak, ruda żelaza i tak dalej. To są główne rejony, to o rudzie żelaza chyba wspominałem również w ubiegłym tygodniu w kontekście właśnie Brazylii i Australii, pewnych rzeczy związanych tutaj z przepychankami dyplomatycznymi pomiędzy Chinami a Australią, gdzie Chiny nie mogą zbyt mocno naciskać, bo Australia może ciachnąć rudę żelaza, a w tej chwili po prostu jej nie ma, bo Brazylia nie eksportuje takich ilości. Zresztą trochę o rudzie żelaza możecie też przeczytać na surowcowych info. Natomiast jeżeli chodzi o samo złoto, to widzimy, że ta niewielka korekta tak naprawdę nie jest dużym problemem, bo zobaczcie, tutaj mieliśmy wzrost tak od tego dołka, tak, dołek mieliśmy na 659 dolarów, szczyt mieliśmy na 738, później mieliśmy korektę na z 38 na 668, mieliśmy 80-dolarową korektę. W teorii z 750 na 1680 mamy szansę zejść, zwłaszcza, że to jest FIBO, które nas już raz dwukrotnie nas zatrzymywało, tak, było tym wsparciem tutaj w punkt, tutaj prawie, że rynek się zaczął podnosić wcześniej, minimalnie wcześniej, tak, bo różnica wynosiła 4 dolary, tak? 4 dolary to już oczywiście idzie coś na tym skubnąć się z pieniędzy na rynkach lewarowanych, natomiast dla złota 4 dolary przy wycenie 1700 to nie jest tak dużo. Więc tutaj zejście, zobaczymy jak będzie reakcja na 1700, natomiast zobaczcie jak to wyglądało wcześniej. Ta walka o 1700 potrafiła trwać i potrafiła nas przewozić nawet o 20 dolarów w jedną, w drugą stronę. Więc nie zdziwmy się, że w momencie dojścia do 700 dojdzie do aktywacji zleceń oczekujących, bo tam jest ich masa. I one są w obie strony. Pytanie, po której stronie będzie ich więcej,
Więc kto zyska przewagę? Czy więcej będzie sprzedających, czy więcej kupujących? Na 1700 na pewno jest trochę zleceń stop loss. Tutaj tych, którzy brali przy tych cenach, prawdopodobnie po końcach 1720, tak, przy dużych graczach, którzy będą po prostu zaczynali wychodzić. Tak więc bardzo uważajmy przy tych 1700, jak dotkniemy, bo tam może być duży, duży ruch. A ja dziękuję bardzo za uwagę i życzę spokojnego popołudnia.